Uczta. W chwili, gdy głowonogi pancerne miażdżyły sąsiedni kraj, pisarze, mędrcy i kapłani wznosili toast na cześć porządku i siły, winem czerwonym zakrapiając szaszłyk barani. Ucztowało tak zwane sumienie narodu. Biały blask elektrycznych lamp oczy tumanił. Mięsa i alkoholu unosił się odór. Lokaje za krzesłami stawali jak duchy. Plamy widmowe roztapiały się twarze, w mgle pracowały zęby, języki i żuchwy. W sali ślepej od blasku, gdy w mrocznej otchłani drętwa mowa, młot żarłacz wyruszyły w drogę.